Za każdym razem podkreślamy, że istnieje wiele strumieni pomocy i można w tym obszarze połączyć dobre z pożytecznym. Ten kierunek działania na niedzielne popołudnie wykorzystano w Bisztynku, organizując charytatywne wydarzenie z rykiem silników, zapachem palonej gumy, ale przede wszystkim ze zbiórką na rzecz Ukrainy. Im więcej pomysłów na działanie w jednym celu, dziś skupione wokół pomocy Ukrainie, tym lepsze tego efekty. Tym samym inicjatywy oddolne wspierane przez samorząd mają większą moc i to dzieje się m.in. w Bisztynku. Organizowane zbiórki cały czas utrzymują swoje tempo i nie brakuje wspólnego zaangażowania, by to tempo podtrzymywać, bo potrzeb jest bardzo dużo. Kumulacja sił sprawiła, że niedzielne popołudnie w Bisztynku minęło bardzo głośnie i hojnie. Dostałem hasło, jeden drugi się zapytał z mieszkańców tutaj Bisztynka, czy byśmy coś zorganizowali. Cztery osoby, zaraz wziąłem za telefon do pana Wołocha, oczywiście Okial z nami też dołączył, Dziki Piotrek, graffiti, nie pominął też o nich. Było na tak, pan burmistrz od razu też na tak. Tym samym powstało wydarzenie Jedziemy dla Ukrainy, czyli driftem z pomocą. Ja myślę, że wiele działań, które podjęli Polacy, w tym m.in. mieszkańcy Bisztynka, pokazują, jak możemy się wspólnie zmobilizować i pomagać na rzecz mieszkańców Ukrainy. To jest oczywiście jeden z wielu eventów. Powtarzam zawsze, że wszystkim miłośnikom jazdy na driftem, że przyjeżdżajcie tutaj, nie próbujcie swoich sił na ulicach i drogach publicznych, gdzie stwarzacie realne zagrożenie dla życia po prostu pieszych i uczestników ruchu. Tu jest miejsce bezpieczne, tu organizatorzy zapraszają. I tym razem zaprosili do udziału w charytatywnym widowiskowym wydarzeniu na placu Rema w Bisztynku, podczas którego dominował ryk silników i pisk opon, ale organizatorzy przy współudziale innych zadbali o całe zaplecze. Udało się tak zorganizować stoiska, jak widać, spółdzielnia po sąsiedzku. Są tutaj sołtysi, mieszkańcy, którzy po prostu sami upiekli ciasta. Pan burmistrz pomógł w zabezpieczeniach straży pożarnej, pogotowia. I tak powiem tak, zorganizowaliśmy to po to, żeby pomóc dla Ukrainy po prostu. Jedziemy dla Ukrainy. Jak wygląda stan już puszki? Jest już dobrze. Można liczyć na mieszkańców Bisztynka? Zawsze. Zawsze jakaś jest organizacja, jak jest potrzeba komuś. No wiadomo, ciężka sytuacja jest na wschodzie, a chociaż w taki sposób możemy, tak? Nasza pasja, a jakoś możemy pomóc, po prostu tak zebrać pieniążki, pomóc tej jednak nieszczęsnej Ukrainie, tak? Czym jest drift dla Was? No drift dla nas to jest taka pasja. Jak, no hobby też nasze, zależy, no jak to lubi. My chcemy też jak najwięcej osób do tego przekonać, bo to naprawdę i doświadczenie w drodze daje i wszystko. W męskim gronie, bardzo męskim gronie, jak się odnajduje płeć piękna? Znaczy ja już jestem przyzwyczajona, bo tak jak mówiłam, no spotykamy się tutaj na treningach bardzo często. No od prawie roku, tak? Także na początku gdzieś tam był jakiś stresik i tak dalej, ale teraz jest naprawdę super, jak coś się dzieje, to chłopaki pomagają, także tutaj służą pomocą, jakieś rady też bardzo cenne, które chłonę jak gąbka, mi się wydaje, no ale cały czas się uczę, tak? To jest sport, w którym niestety no nie jest się perfekcyjnym i cały czas wychodzą jakieś nowe rzeczy, cały czas trzeba się czegoś uczyć, nie? Także naprawdę ich wsparcie jest tutaj super. Może się mylę, ale wiekiem chyba najmłodszy? Tak, 14 lat w czerwcu będę miał. No i dobra, kiedy ten drift pojawił się w wieku takiego młodego człowieka? Tata mnie to wciągnął. I pytanie, czy bezpiecznie? Zawsze jest to bezpieczne. Na takich placach to nie ma prawa się tutaj co wydarzyć, ani żadnej krzywdy dla kogoś. Tego dnia spacer wszystkich kierował się na to wydarzenie, które powstało z chęci wniesienia pomocy, a przy tym promocji tej dyscypliny, która tego dnia była jeszcze bliżej wszystkich zainteresowanych. Za datek można było zająć miejsce po stronie pasażera i na własne oczy przekonać się, czym jest drift i w tym przypadku pomaganie. Ja dziękuję w imieniu naszego urzędu wszystkim mieszkańcom, wszystkim pasjonatom, wszystkim działaczom, wszystkim, którzy w jakikolwiek sposób chcą pomóc i zbierają datki na rzecz mieszkańców Ukrainy. Bo podkreślmy, po raz kolejny, potrzeb jest bardzo dużo i liczy się każdy gest dobrej woli i udziału w organizowanych zbiórkach. To wydarzenie na rzecz pomocy Ukrainie wnosi kolejne ponad 9 tysięcy złotych i wiemy, że to nie koniec aktywności mieszkańców Bisztynka w tym obszarze.